Już 8:51 przy telefonie Adam Słomka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. W sobotę odwiedził pan Warszawę, był pan przed Sądem Najwyższym i co? No byliśmy przed sądem, bo tam przez rok stało miasteczko zamknąć Michnika, uniewinnić Miernika, kiedy w więzieniu był Zygmunt Miernik, działacz opozycji, dwukrotnie internowany, który protestował tortem przeciwko bezkarności Kiszczaka Jaruzelskiego. No i wróciliśmy pod Sąd Najwyższy, żeby pokazać, kto jest ofiarą, a kto oprawcą, ponieważ nasze środowisko to są przede wszystkim weterani walki o niepodległość, więźniowie polityczni. No, chcieliśmy pokazać przede wszystkim, że mamy w Polsce bardzo dużo sędziów, prokuratorów, którzy odpowiadają za zbrodnie komunistyczne i kierują sądami. No, choćby pan prezes Iwulski Sądem Najwyższym wydał ostatnio taką uchwałę, przecież wyrok ten, ta jego Izba Sądu Najwyższego, które kwestionuje uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów. Także nie chcieliśmy, żeby się przedstawiali ci sędziowie jako ofiary jakichś represji, tylko chcieliśmy przypomnieć, że mamy nierozliczone nasze zbrodnie. Ponad 10 tysięcy osób zamordowali sędziowie wyrokami w procesach w PRL-u, wyrokami śmierci wykonanymi. No, wyroków było więcej zresztą wydanych śmierci, także no nikt, ani jeden sędzia i ani jeden prokurator komunistyczny do dzisiaj nie ponieśli odpowiedzialności za te zbrodnie. I dopóki ta sprawa nie będzie załatwiona, no to w ogóle dziwne, że środowisko samo sędziowskie się nie upomina, żeby to rozliczyć, bo no elementarnej wiarygodności nie mają, dopóki ta sprawa nie będzie załatwiona, nie mówiąc już o innych fundamentach, jak jawność, jak no w ogóle jakieś standardy europejskie. U nas niestety w sądach cały czas króluje ten taki system PRL-owski, komunistyczny, że sędzia może wszystko. Dlaczego pan wymienił sędziego Iwulskiego? No dlatego, że sędzia Iwulski skazał uczestnika zresztą naszej pikiety, Mariana Stacha z Krakowa w 1982 roku za kierowanie walką o niepodległość w Krakowie. Był on szefem Konfederacji Polskiej Niepodległej. Został skazany przez sędziego Iwulskiego, ówcześnie zresztą sędziego Sądu Wojskowego w Krakowie, na 3 lata więzienia za to, że planował doprowadzić do niepodległości i demokracji w PRL-u. No naprawdę rzecz niesamowita, że taki człowiek jest, no dalej piastuje tak wysoką funkcję. Oczywiście takich sędziów jest całe mnóstwo, jest około 400 takich sędziów. Jeszcze żyje zresztą, 400 sędziów orzeka w sądach, natomiast żyje jeszcze gdzieś około 200 sędziów, którzy wydawali wykonane wyroki śmierci, więc jak słynny to zresztą tutaj Stefan Michnik. Także myśmy tam pokazali całą listę, mieliśmy takie portrety tych sędziów, zbrodniarzy. I bardzo ciekawe było, jakby chodzili sędziowie, na przykład był pan sędzia Żurek, którego Krajowa Rada Sądownictwa poprzedniej kadencji nagradzała, na przykład z prezesa Sądu Najwyższego Godynia, kolejnego takiego zbrodniarza, który żyje aktywnego. Wychodził pan Żurek z Sądu Najwyższego, bo oni tam zrobili w dzień wolny konferencję prasową w budynku Sądu Najwyższego, to wychodzili koło nas, przechodzili przez naszą pikietę, to żaden nie próbował podejmować polemiki z tymi portretami zbrodniarzy urzędujących sędziów, a w telewizji widzieliśmy pełną obłudę wypowiedź pani prezes Gersdorf, że sędziowie PRL-u, to oni musieli skazywać. To nieprawda. Była duża grupa sędziów, która odmówiła skazywania w procesach politycznych. Największa grupa zresztą była w sądzie w Opolu wojewódzkim. Oni wszyscy rzucili legitymacjami PZPR-u i odmówili. I tam musiano desant z Wrocławia ściągnąć ZSMP-owców. Tu sędzia Kryże zresztą w Warszawie podobnie. Także było około 700 sędziów wspaniałych, którzy odmówili no po prostu łamania praw obywatelskich. I na nich należałoby moim zdaniem oprzeć reformę, a nie na takich ludziach jak sędzia Iwulski. W tej demonstracji, którą pan zorganizował albo współorganizował, ile osób uczestniczyło?
W naszej pikiecie było kilkaset osób ofiar, tych, które były skazane w stanie wojennym. To było dla nas kiedy ważne, pan żeby pokazać. Popatrzył na te tysiące ludzi, których zgromadziło marsz tysiąca tuk, to co pan pomyślał? No pomyślałem, że szkoda, że pan prezes telewizji publicznej nie robił tego, co TVN. TVN przez 2 tygodnie namawiał do przyjścia na demonstrację przeciwników prezydenta Dudy, jego uprawnień do mianowania nowych sędziów. Natomiast no, niestety cały czas publicznej telewizji za nasze podatki reklamuje się tych zbrodniarzy, dewiantów i jakichś histeryków, którzy opowiadają bajki, że oni są represjonowani. Natomiast nie pokazuje się i nie zachęca się w mediach publicznych, że jest pluralizm, że jest też inne środowisko, że można przyjść i poprzeć dobrą zmianę, że można pokazać, że tu są ofiary, nie? Bo to cała ta rzecz to jest taka medialna manipulacja, po prostu z oprawców robi się ofiary, a prawdziwych ofiar w ogóle się nie dostrzega, bo my mamy nie tylko, że zbrodniarzy nierozliczonych, ale też proszę zwrócić uwagę, że te ofiary największe, czyli ludzie, którzy walczyli o niepodległość, oni są też w ogóle niedocenieni, zupełnie ich nie ma praktycznie w przestrzeni medialnej, są zepchnięci gdzieś zupełnie na ubocze, a bardzo szkoda, w stulecie niepodległości powinni być promowani, pokazywani, bo walka o niepodległość to nie tylko było pokolenie przecież Piłsudskiego czy Dmowskiego, ale przecież całkiem niedawno, w latach 79-93 toczyliśmy walkę o niepodległość. I też są tutaj wśród nas, dużo jest osób, kilkaset osób, które kierowały tą walką o niepodległość. One żyją i wartałoby o nich też je publicznie pokazywać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet był Adam Słomka, który przy telefonie jest jeszcze, ale nie odpowiedział słowem dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Na zegarze godzina 8:59.